Marek Żurowski nie żyje. Umarł jako bezdomny Marek Żurowski nie żyje. Był jednym z założycieli nurtu Disco Polo. W latach 90. Marek Żurowski robił karierę muzyczną z zespołem Disco Polo Domino, którego był wokalistą. Zespół Domino w składzie z Markiem Żurowskim powstał w 1995 roku w Białymstoku. Ich największymi hitami były takie numery jak Filmowa miłość, tylko ty Złote liście, oraz miała się 18 lat. Później ten utwór wykonał też zespół Boys. Muzyk dzięki koncertom kupił niewielkie mieszkanie i używanego fiata. Mimo ogromnej popularności, niekorzystna umowa z wytwórnia sprawiła, że do jego kieszeni trafiło dużo mniej pieniędzy niż mogło się wydawać. Wytwórnie z nas wyciskały wszystko, co tylko mogły. Myśmy sprzedawali im prawa autorskie, a oni nam płacili jednorazowo, mówił autorce książki Ameryka.pl. Opowieści o Polakach wusa Dorocie Malesie. Żuropski po kilku latach kariery postanowił zerwać z Disco Polo. W 1998 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tam jednak jego życie znalazło się na poważnym zakręcie. W 2014 roku jego stan zdrowia zaczął się mocno pogarszać. Skarżył się na problemy z łydkami i ogromny ból. Okazało się, że tętnice w jego nogach są niedrożne. Lekarze zdecydowali o konieczności amputowania prawej nogi w kwietniu 2016 roku. Rok później, po kolejnych komplikacjach, stracił drugą nogę. W tamtym czasie jego sytuacja była fatalna, a nieco poprawiła ją udana zbiórka internetowa. Żurobski z pomocą kilku osób zebrał ponad kilkanaście tysięcy dolarów na protezy nóg. Jednak kolejne lata były dla byłego gwiazdora Disco Polo bardzo trudne. Muzyk był bezdomny, nie miał pieniędzy i żył jedynie z tego, co udało mu się zarobić, śpiewając na ulicach. Po wybuchu pandemii Żurobski prosił o pomoc, gdyż był w coraz gorszej sytuacji materialnej i zdrowotnej. Potrzebna jest szybka rehabilitacja i drogie leki. Amputowano mi drugie kolano, co znacznie utrudniło mi powrót do zdrowia. Jestem obecnie bez środków do życia. Utrzymuję się, jedynie z tego, co uda mi się, zarobić na ulicy pisał. Były gwiazdor Disco Polo miał w planach powrót do Polski. Niestety nie doszło do tego. Z przykrością pragnę zawiadomić, że dzisiaj odszedł mój przyjaciel Marek Żurowski był jednym z pierwszych założycieli tego nurtu i grał w zespołach Misterii Domino. Rest in place Miśku. Miał wracać do Polski 31 maja, napisał na Facebooku przyjaciel Żurowskiego, Mariusz Moros. Według Moroza, Żurowski miał ostatnie pięć lat spędzić w schronisku dla bezdomnych. Post udostępnili także Zenon Martyniuk i Jego żona.